śmierci, która odmieniła wszystko. Tej śmierci, która stała się początkiem życia. Dziś chcemy pójść za Chrystusem, przeżywając wraz z Nim poszczególne stacje drogi krzyżowej. Chcemy złączyć nasz krzyż z Jego krzyżem, aby towarzyszyć boskiemu Zbawicielowi Jego drogę, Jego drodze na Golgotę. Któryś na nas Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W czasie próby zawiedzenia.
Szymon Cyrenejczyk, choć przymuszony, w rzeczywistości bardzo wiele otrzymał. Dzisiejszy świat potrzebuje Cyrenejczyków, ludzi, którzy wraz z Chrystusem niosą krzyż cierpienia. Przy piątej stacji drogi krzyżowej Pan Jezus uczy nas pokory. Może na świecie jest ktoś, kto czeka właśnie na Ciebie, na swojego Cyrenejczyka, by odnaleźć w sobie Chrystusa. Możesz kiedyś dostrzec Pana i pomóc przyjąć dar Jego miłości. Któryś na nas cierpia prawdy, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przeżyjmy tę swoją światłowicz raczył. Czy starasz się dostrzec Chrystusa w każdym, kiedy spotkasz na swojej drodze? Jesteśmy powołani do miłości, do służby drugiemu człowiekowi. Bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi, jaki jest jego status społeczny. Tradycja mówi o odbiciu twarzy Zbawiciela na uście Weroniki. Każdy odruch serca wobec cierpiącego człowieka jest uczynkiem wobec samego Chrystusa i pozostawia w dalsze odbicie oblicza Boga w naszym sercu. Czyniący dobro człowiek innym ukazuje Boga, jest jak jego obraz, czym usta Weroniki. Dlatego chętnie ocierajmy wodę, łzy i krew naszej bliski. Weronika wybiegła przed tłum. Musiała pewnie pokonać lęk, żeby wyjść przed szereg. Jesteś człowiekiem wierzącym. Dziś nie jest łatwo nim być. Boimy się wyśmiania, kpiących komentarzy, utraty wizerunku. Czy w rozmowie z rodziną, znajomymi potrafisz stanąć po stronie Boga? Czy masz odwagę to bronić? Masz odwagę wybiec jak Weronika i przyznać się do Jezusa, przyznać się do Kościoła, którym jest Chrystus, którym jesteś Ty. Kto za nas cierpiał, prawdy.
się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rzecz przeszczęśliwe i bezpojąć na podpowiedź naczyń. Męczony Chrystus mówiąc, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i waszymi dziećmi. Budzi nadzieję, że prawdziwy żal, że jest szansą na prawy grzech. W tej stacji rodzi się dialog miłosierdzia. Nie można ślizgać się po powierzchni zła. Trzeba sięgać do jego korzenia, do przyczyn, do całej wewnętrznej prawdy sumienia. Oto wezwanie do prawdziwego żalu. Właśnie to chce powiedzieć Jezus dźwigający krzyż, który zawsze wie, co jest w sercu każdego człowieka. I dlatego on zawsze pozostaje najbliższym świadkiem naszych czynów i sądów, pojednania, zrozumienia, przebaczenia. Oto tego potrzeba. Krzyż Chrystusa jest milczeniem, przebaczeniem, modlitwą za wszystkich, aby znaleźli pokój. Jezus przychodzi wciąż od nowa, bardzo blisko nas. Patrzy na nas. Jeśli Ty spojrzysz na Niego, jeśli będziesz Go słuchał, jeśli Go nie odepniesz, On nada wszystkim Twoim czynom sens nadprzyrodzony. A wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz, będziesz rozsiewał duchę o radość, któryś za nas się naprawi. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Pana mi się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rzecz przeszczęśliwej swoją światłowić raczej. Nigdy nie wolno zwątpić człowieka. Z każdego upadku możliwe jest podniesienie się ku nowemu, lepszemu życiu. Nigdy nie wolno się zniechęcać innymi ani sobą. Bo dopóki żyjemy, wszystko jest do naprawienia. Dlatego wciąż zaczynajmy od nowa w imię Pana, który męczy się na drodze krzyżowej. Pan Jezus po swoim trzecim upadku podniósł się i szedł dalej, bo widział sens Golgoty. Także i Ty zobacz sens swojego życia. Każdy z nas ma tutaj swoją misję do spełnienia. A co z trudnościami? Co z naszymi słabościami? Oddaj to Jezusowi. Uwierz, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Żyjemy w świecie, w którym ciągle jesteśmy w stanie duchowej walki ze złem. Będzie ona trwać do ostatniego naszego tchnienia. Ale to Jezus jako pierwszy podjął się tej walki za nas, wiedząc, że sami nie będziemy w stanie zwyciężyć. Zbawiciel wstawia się za Tobą i za mną. Nasze upadki czy potknięcia są wpisane w życie duchową walkę. Ale są to ci upadki, które muszą się stać, byśmy zrozumieli, że nie jesteśmy doskonali. Chcielibyśmy potraktować nasze upadki jako lekcję do tego, by wstać, otrząsnąć się i iść dalej. Któryś na nas się ludzkiej godności oraz godności Syna Człowieczego.
Staje nagle wobec spojrzeń mieszkańców Jerozolimy i całej ludzkości. W rzeczywistości zupełnie ogołocił samego siebie, ofiarować się za nas. Spoglądając na Jezusa, na Niego na krzyżu, zauważamy nas nagłą potrzebę spojrzenia w głąb siebie, bez masek. Duchowego obnażenia wobec nas samych, a wcześniej przed Bogiem. Ogołocić się z pokusy pokazywania się lepszymi niż jesteśmy, poszukiwania szczerości i przejrzystości. Kiedy walczymy o to, by być naprawdę z Chrystusem, wówczas w naszym życiu element ludzki splata się z boskim. Wszystkie nasze wysiłki, również te najmniej znaczące, zyskują wymiar ponadczasowy, bo są złączone z ofiarą Chrystusa na krzyżu. Kto za nas żyjemy w konflikcie z samymi sobą oraz z innymi ludźmi.
Lęk przebaczenia to ciągłe negatywne myślenie o drugim, to życzenie bliźniemu zła. Jeśli chcesz prawdziwie i w pełni przebaczyć, to musisz wybaczyć z samej rany i nie tylko z umysłu. Ważne jest, aby przebaczenie wypełniało i ustawiało nasze serca, a nie było tylko słowem i gestem. Jest to zawsze droga ku zmartwychwstaniu.